Cześć, tu Tomek z Motokontrolera. Jak widzicie, dzisiaj trochę szerszym gronem. Jest ze mną Artur, jest ze mną Kinga, Dawid. Jakiś czas temu opublikowałem materiał, w którym prosiłem Was o pytania. Były pytania stricte skierowane do nas, jako ekspertów, również pytania do biura, więc pomogą mi w tym Kinga, pomoże mi w tym Dawid. Zaczynamy! Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Kolejne pytanie. Może bardziej teraz do biura. Co tam mamy? Czy ktoś ze sprzedających prezentowanych przez Was samochodów próbował Was jakoś atakować, pozwać po firmie? No, ja myślę, że chyba każdy z naszej ekipy, która jest na YouTubie, miał taką sytuację przynajmniej raz, że do filmu, który prowadził, no, były z tego powodu jakieś kłopoty ze sprzedającym, który to auto udostępnił do oględzin. Bardzo często działa to dosyć podobnie, że dostajemy taki telefon do biura tutaj Kinga, czy któryś z kolegów po prostu musi to przyjąć. No i bywa różnie, prawda? Bywa różnie. Czasem kończy się to tym, że tam prawnicy po stronie sprzedającego się do nas odzywają. Bywa tak, że są jakieś groźby karalne. Bywa tak, tu Kinga też w sumie miała sytuację, którą ja myślę, że chyba, nie wiem, czy dzisiaj opowiesz, czy ta sytuacja... Ja mogę opowiedzieć, bo to jest zasadniczo... No to tak, do ciebie tak akurat zadzwonił pan, którego mieliśmy... Przyjemność lub też nieprzyjemność sprawdzać samochód dla Seby Kota, to był jeden z handlarzy. I tutaj to był raczej początek mojej pracy w motokontrolerze. I pan zaczął od tego, kto zajmuje się u nas YouTube'em. Odpowiedziałam mu, że no nie wiem, ponieważ dodzwonił się na infolinię dla klientów. I my tutaj opowiadamy o usłudze i w tej sprawie trzeba się skontaktować mailowo. Natomiast ten pan zaczął od tego, że jeżeli chcę mieć jeszcze pracę, to mam go skontaktować niezwłocznie z kimś, kto się tym YouTube'em zajmuje. Później ten pan zaczął mówić, że on zajmuje się osądzaniem ludzi właśnie po rozmowach telefonicznych, że CBA wejdzie nam do biura i zamknie tą naszą firmę. Generalnie, że on ma bardzo dużo znajomości. No, to była jedna z takich gorszych rozmów telefonicznych, jakie przeprowadziłam podczas swojej pracy w motokontrolerze. I zasadniczo, z tego co mi wiadomo, później pojawiły się w internecie też różne artykuły na temat tego pana, ponieważ no, nie byliśmy jedynymi osobami, którym po prostu groził. Mhm. Tak, no, ponieważ nasza infolinia informuje, że zanim się do nas zadzwoni, to informuje o tym, że rozmowa będzie nagrywana, to zdaje się, że nawet gdzieś jakbyśmy poszukali, to mielibyśmy tą rozmowę. Także jeżeli tak. Widzowie mieli ochotę... Sprawdzimy, czy możemy i być może dostępnimy. Jedziemy dalej chyba, no nie? A, bo teraz mi się przypomniało, że ty też miałeś... Też miałem taką sytuację, że miałem jakieś tam telefony, tak, miałem telefony, później już takie groźby telefoniczne, jak już przestałem, że tak powiem, odbierać i reagować na te telefony, to dostawałem wiadomości, że no za przeproszeniem będę dojechany i jego to nie interesuje, czy to ja wystawiam te filmy na YouTubie, czy nie, ja go nagrałem, a on ma tak wspaniały samochód, a tak no po prostu został przedstawione to auto w tak złym stanie technicznym. No, facet do tej pory najprawdopodobniej miał go problem ze sprzedażą. No i takie już mówię, groźby na zasadzie, że mi tam krzywdę zrobił i tak dalej, i tak dalej. I musieliśmy też interweniować, więc tutaj prosiłem o pomoc, no bo wiadomo, no nie? No to jak już jak coś podchodzi pod jakieś takie groźby, no to trzeba niestety no, zainterweniować w takich sytuacjach. Znaczy, mówiąc wprost, trzeba to zgłosić na policję. Dokładnie. I też, no, nie możemy sobie pozwalać na to, żeby nasi ludzie się czuli coś zagrożeni, żeby tego typu jakby historie... No, nie daj Boże, któraś z tego typu historii źle się skończyła. Na szczęście to są tylko jak do tej pory jakieś groźby, jakieś takie straszaki i de facto nigdy w historii motokontrolera nie było takiej sytuacji, w której by coś się komuś wydarzyło. Kolejnym pytaniem. Jakie sprawdzane auto najbardziej zapadło w pamięci i dlaczego?
Jakim. Niech pomyślę, które by tak naprawdę wywarło takie mega wrażenie na mnie. Myślę, że tak, były dwa takie samochody. Jednym to był Dodge Challenger. Dlaczego zapadł w pamięci? Raz, że naprawdę bardzo fajne auto, utrzymane w pedantycznym stanie. Jeszcze to była wersja Hellcat 700 konna. No mówię, byłem u faceta, który no naprawdę był pedantem. Ten samochód kupił w niemieckim salonie. No na YouTubie jest ten film. Tak, ten film jest na YouTubie, więc sami możecie zobaczyć, oglądać sobie odcinek na temat tego samochodu. Kolejnym takim, to już jest tak, można powiedzieć, ze skrajności w skrajność, to był Fiat Panda, samochód za tam bodajże chyba 4000 zł, gdzie dowiedziałem się, że klientka wybrała maksymalny pakiet, gdzie to ten samochód był w tak bogatej opcji wyposażenia, że on nawet nie posiadał żadnego wspomagania ani nic. Tam połowę rzeczy nie mogłem zrobić, a sprzedawca jeszcze tak zażartował, że mówi, to przyjechała, wie pan co, to przyjechała taka dziewczyna na rowerze z sąsiedniej wioski, ona dopiero zdała prawo jazdy, no tak oglądała go z zewnątrz, chciałem, żeby się przejechała, ona powiedziała, że nie, bo ona dopiero zdała prawo jazdy, no i że zamówi sobie kogoś, żeby ktoś przyjechał i sprawdził jej samochód. No i to tak, powiem szczerze, chyba te dwa auta tak najbardziej mi zapadły w pamięci, takie mówię, ze skrajności w skrajność troszeczkę, no ale... Jest co w sumie wspominać. Czy u mnie no, ciężko wymieniać pomiędzy zwykłych samochodów, jeżeli możemy to tak określić. Dużo zdarza się ulepów, dużo zdarza się naprawdę ładnych samochodów, ale chyba najbardziej w pamięć zapadł mi Opel Blitz. To był klasyczny. To był samochód zabytkowy, samochód z wóz strażacki. Po wielu latach służby został przerobiony na food trucka, wymienione ławki, natomiast sam samochód był utrzymany w bardzo ładnym stanie i zawsze jadąc na tego typu samochody mam dylemat, w jaki sposób je oceniać, bo jak można ocenić samochód, który ma 30, 40 czy 50 lat na zasadzie, bo on miał lakierowany element? Nie, no musimy patrzeć jednak na stopień oryginalności, czy jest on zdrutowany, czy się tam trzyma to na drucie, jak to kiedyś naprawiali te samochody, czy jest on kompletny i tego typu rzeczy. Myślę, że Opel ten był naprawdę w ładnym stanie, wszystko tam grało. Pamiętam chyba nawet, że poleciłem ten samochód. Może znajdziemy zdjęcia, pokażemy z motopompami, ze wszystkim, samochód kompletny. No, dobrze go wspominam. Właściciel też był bardzo przyjemny, posiadał całą dokumentację dotyczącą tego samochodu. Tam było wszystko przygotowane nawet po to, żeby zarejestrować go na zabytek, łącznie z orzeczeniem rzeczoznawcy, całą historią, wszystkim tak naprawdę. Dobra, kolejnym pytaniem. Czy okazje istnieją tylko w bajkach, czy zdarzają się naprawdę? To jest w sumie chyba pytanie, na które najbardziej czekałam, bo widziałam, że gdzieś tam pojawiło się w komentarzach pod filmem, w którym Tomek prosił Was o te pytania. I powiem tak, to jest słowo okazja jest drugim najbardziej popularnym określeniem, jakie słyszę podczas rozmów z klientami. Pierwsze jest, że zależy klientom na czasie, to wiadomo, natomiast drugim jest właśnie to, że proszę Pani, to jest okazja, naprawdę nam się spieszy. Ja osobiście nie wierzę w okazję i za każdym razem, jak słyszę takie określenie, to się tak uśmiecham troszkę do klienta, ponieważ no, okazje nie istnieją. Zawsze trzeba mieć na uwadze to, że ktoś musi na danym samochodzie zarobić. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, zadzwonił pewien pan, powiedział właśnie, że jest okazja, że on chciałby sprawdzić Volkswagena Tiguana, którego chciał kupić po prostu żonie z okazji urodzin. To było tam bodajże gdzieś tam przed majówką. No i tutaj nam udało się zorganizować tę oględziny, żeby tutaj żona dostała prezent. Natomiast okazało się, że auto jest w tak tragicznym stanie, że to jest po prostu w moich oczach za każdym razem od tej pory, odkąd słyszę, za każdym razem słyszę słowo okazja, to mam przed oczami po prostu ten samochód. I owszem, wiadomo, że gdzieś tam może się zdarzyć samochód, który będzie w dobrym stanie, w dobrej cenie. Natomiast w większości przypadków okazje to jest po prostu określenie użyte przez osobę sprzedającą to auto, żeby zwabić klienta. Wiadomo, że to też jest kwestia
ceny. Często, kto też jak na to patrzy, no nie? Tak. Dla jednego to jest okazja, dla innego no nie, normalna cena. No mówię, kwestia kto jak podchodzi, jakie to jest auto, tu jest szeroki temat. Ja tak trochę ostatnio patrzę na naszą rolę jako takiego, nie wiem jakiego słowa użyć, to nie jest jakby rozjemca między sprzedawcą a kupującym, ale raczej ktoś, kto wchodzi pomiędzy nich i mówi jak jest. Po prostu mówi jak jest, bo sprzedający w ogłoszeniu no, nie napisze wszystkiego, bo się obawia tego, że nikt nie zadzwoni, to trzeba przyznać, że no tak. Nie jest trochę w tym racji. A no, klienci oczekują, że stan samochodu będzie taki, jak jest w ogłoszeniu. Zdarzają się sprzedający, że przez telefon mówią nieco więcej. Natomiast nasza rola jest wtedy przyjechać i powiedzieć w raporcie klientowi, jak jest, wskazać mu na cenę, która być może byłaby adekwatna do tego stanu i niejednokrotnie po prostu sprzedający z kupującym się dogaduje i dochodzi do tej transakcji, tak? Tylko chodzi o to, żeby po prostu było uczciwie, żeby każda strona wiedziała, jak jest, co kupuje, tak? I wtedy nie ma problemu. Wtedy nie ma problemu. No. Czyli no, wniosek mógłby być taki, że gdyby to był idealny świat, to dałoby się powiedzieć klientowi, jak jest, nie, jakby opowiadając mu o okazjach, i klient powinien byłby to zaakceptować i generalnie ostatecznie dochodzi do tej transakcji, bardzo często. No, więc co do okazji, to jest... Zależy kto jak do tego podejdzie. Zależy kto jak się podejdzie, dokładnie. Ale rzeczywiście rynek jest dość dobrze wyceniony. Także jeżeli widzicie w ogłoszeniu cenę poniżej średniej, no to spodziewajcie się, że coś będzie. Najczęściej ci klienci, którzy przychodzą do nas właśnie sprawdzać te perełki, te okazje, oni mimo, że okazuje się, że no nie warto tego auta kupić, to bardzo nie warto, to oni odchodzą od nas bardzo zadowoleni z tego tytułu, że po prostu no, trochę ich uratowaliśmy, tak, przy tym zakupie. Czy dobre samochody i po pieniądzach, jak to się mówi, rozchodzą się zawsze w gronie znajomych? Tak. To się sprzedaje po rodzinie, po znajomych i tak dalej. Zdarzają się, ale to mówię, to jest naprawdę bardzo rzadko. To jest taki, mówię, no, temat rzeka. Tu można długo dyskutować. Mamy jeszcze dużo pytań, lecimy dalej. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po WIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Co tam mamy? Kolejne pytanie. Jakie było najtańsze sprawdzane auto? No to chyba odpowiedziałem we wcześniejszym pytaniu na to. W moim przypadku no to właśnie był Fiat Panda. Samochód kosztował 4000 zł i miałem tutaj pakiet Maxi do zrobienia przy tym aucie. No niestety, no tutaj nawet nie mogłem podpiąć się za bardzo pod komputer, więc tam chyba jakieś koszty były zwrócone, bo mówię, to była tak mega uboga wersja wyposażenia, że ten samochód po prostu totalnie nie miał nic na wyposażeniu poza silnikiem, ja tak śmieję, no nie? Bo tak nawet sprzedawca mówił, to było auto jego ojca, czyli dziadka, który wziął ten samochód z salonu, miał bardzo mały przebieg, naprawdę w stanie był perfekcyjny, natomiast no w bardzo ubogiej wersji, no i to już było kilka lat temu dobrych, więc mówię, to auto było wycenione na 4000 zł. I zamówiła sobie taka no, świeżo upieczona pani, która zdała prawo jazdy i miało być to jej pierwsze auto. Troszeczkę byłem zdziwiony, bo się tak zastanawiałem, czy ta dziewczyna da radę sobie ukręcić, no bo tak jak wspomniałem, auto nie ma wspomagania, więc tak, podczas jazdy może być ok, ale na postoju, na parkingu, no może trochę się zdziwić. Dlatego lepiej czasem wsiąść do takiego samochodu, sprawdzić, ruszyć, tym bardziej, że ona była, oglądała ten samochód, a nie chciała podjąć, że tak powiem, wyzwania i się nim przejechać. Artur, u Ciebie? Ja pamiętam, to było moje pierwsze zlecenie dla motokontrolera w ogóle, bo dostałem to zlecenie, zobaczyłem ogłoszenie i myślę, jeżeli ja mam jeździć na takie auta, to ja się w to nie piszę. Dostałem tak samo test Maxi, BMW E46 za 3500 zł. No, było. Wózek wyrwany, połowa rzeczy nie działała, przyciski w drzwiach trzymały się na gumę do rzucia przysłowiową. No, co można opisywać? No, no, gruz, typowy gruz tak naprawdę. To ja Was troszkę przelicytuję, ponieważ ja pamiętam, że sprawdzaliśmy Fiata Punto, bodajże za 2500
to no, całkiem niedawno, też w pakiecie Maxi, chyba z tego co kojarzę, było to dla jakiejś pizzerii. I tutaj oni za każdym razem wskazywali nam jakieś takie auta poniżej 3000. Dopiero za którymś razem, ponieważ one się sprzedawały od razu, no bo to wiadomo, jakieś takie tanie auta, żeby było na dojazd do pracy. I udało nam się sprawdzić tego Fiata Punto, był cały zalany olejem, w takim tragicznym stanie, podobnie jak to BMW, o którym mówił Artur. Chociaż zdarza się jeszcze, że są samochody, które są w okolicach 10 czy 13 tysięcy i sprzedający nam odmawiają oględzin, bo twierdzą, że to jest auto za 12 czy 13 tysięcy i nie ma sensu takiego taniego auta sprawdzać. Kolejne pytanie. Jakie było najdroższe sprawdzane auto? Najdroższe sprawdzane auto ja chyba miałem bodajże Porsche 911 Carrera 4S. I ono bodajże było wycenione coś w granicach chyba 360 tysięcy. Tak zauważyłem, powiem szczerze, że chyba te drogie, naprawdę drogie samochody, to jest całkowicie inny klient. I chyba ci klienci tak często nie przychodzą do nas, bo to jest, nie wiem o co to chodzi. Najwięcej moim zdaniem sprawdza się takich samochodów w przedziale cenowym między tam powiedzmy 30 a 80 tysięcy, no do 100 można powiedzieć. Powyżej 100 już ten procent na pewno jest mniejszy, przynajmniej ja mam takie odczucie, tutaj oczywiście koledzy z biura, koleżanka się wypowiedzą, no bo mają większe doświadczenie, bo mają dużo więcej tych raportów, widzą i przeglądają, natomiast ja z własnego doświadczenia to najwięcej właśnie w takim przedziale cenowym oglądam auto. Znaczy, ja się... samochodów jest najwięcej. Tak, znaczy, no. Ja się z Tomkiem właśnie zgadzam też, że jeśli się głównie na samochody pomiędzy 30 a 80 tysięcy, osobiście nie prowadzę statystyk samochodów, no, które są w jakiej cenie, bo nie, według mnie nie można po prostu bardziej na to, nie można na to do końca patrzeć. Nie możemy podchodzić do samochodu inaczej za 150 tysięcy, za 200, za pół miliona, niż do tego samochodu, który jest za 15 tysięcy. Jasne, pojawiają się inne kwestie, więcej modułów, więcej rzeczy do sprawdzenia. Natomiast jest to taki sam klient i taki sam samochód. Ja obcując już ileś lat z tymi samochodami, pracując jeszcze poza motokontrolerem w serwisach marek premium, obyłem się po prostu z tym. Na co dzień wsiadając do samochodów naprawdę drogich, obcując z nimi, nie patrzę na to, ile ten samochód kosztuje, jaki on jest. To jest po prostu samochód, który mam sprawdzić, mam przyjechać, mam zrobić swoją robotę, klient ma być zadowolony i mam dać rzetelną opinię na temat tego, co oglądam, żeby klient po prostu był zadowolony. No, racja. Tak jest. Takie mamy podejście generalnie. Nie moglibyśmy mieć innego. Mhm. Prawda jest taka, że te samochody, jak tam było, że sprzedawca, tutaj mówiłaś, że sprzedawca, któryś powiedział, że nie warto takiego auta za 12 tysięcy złotych sprawdzać, no właśnie warto takie auto sprawdzać, bo ono naprawdę może kosztować po zakupie sporo, jeżeli jest po prostu w ciężkim stanie. Czy pamiętam też sytuację, miałem jedną z klientem, już nie chcę mówić jakiej marki i tak dalej, który najpierw zgodził się na oględziny, dwa razy były rozmowy, wszystko było ok, raz były przenoszone, bo tam się coś nie zgrało. Końcowo w momencie, kiedy już miałem wyjeżdżać, on mówi, że jednak oględziny się nie odbędą, bo od sprawdzania samochodu jest serwis. Ja mu mówię, no wie pan co, no ok, nie ma problemu, w takim razie zapraszam do serwisu, ale to nic nie zmieni, bo będzie sprawdzał ten samochód ten sam człowiek. Także czy pan woli jechać, czy lepiej, żebyśmy przyjechali do pana? Nie, od tego jest serwis. Okej, okay, kolejne pytanie. Czy kiedykolwiek była obawa przeprowadzić jazdę testową? No powiem szczerze, ostatnimi czasy, no, tak i wcześniej, tylko że po zaostrzeniu przepisów ja mam bardzo często na przykład teraz taką obawę, bo oczywiście w ogłoszeniach mam informacje w przypadku samochodów sprawdzonych, że samochód jest przygotowany do rejestracji, jest po wszystkich opłatach, oczywiście zostaje tylko koszt samej rejestracji, czyli mamy tu na myśli, czyli już ma zrobione badania, ma przygotowane wszystkie dokumenty, posiada ważną polisę OC i tą jazdę możemy wykonać. Co się okazuje na miejscu? Że oczywiście nie ma nic. Jak to wygląda? Bo wie pan, jak to teraz jest. Jak ja go ściągnę, jak ja mu zrobię przegląd, to ja go muszę do 30 dni zarejestrować, a jak nie mam klienta, no to ja mam koszty i mniej na aucie zarobię. Jak przyjdzie klient, położy pieniądze na stół, da zaliczkę, ja puszczam, robię wszystkie opłaty i będzie wtedy ok. No i teraz jazda, no nie? Jak wykonać jazdę testową, jak nie mamy badań technicznych, nie mamy polisy OC, wyjedziemy na drogi publiczne, kontrola, kto zapłaci za mandat? A mandaty nie są małe. W tym momencie to jest 5000 zł. To są takie obawy. No wiadomo, powiem szczerze, ja sam jestem w szoku,
Nieraz już widziałem takie sytuacje na komisach. Sprawdzałem samochód, przychodzi jakaś rodzina, oglądają auto i facet z komisu mówi: no wiecie, jak chcecie się przejechać, tego już wam daję tablicę, bierze jakieś polskie fikcyjne tablice, jakiekolwiek, zakłada im, dobra, wy sobie jedźcie, jak wrócicie, to tego. No kurczę, no jak? Ja wiem, że ludzie nie są świadomi, nie wiedzą, z czym się to wiąże, ale tak naprawdę nie można robić, bo można sobie no biedy naprawdę zrobić. Więc przede wszystkim takie obawy do przeprowadzenia jazdy z mojej strony to jest głównie to. No wiadomo, że jeżeli bym stwierdził stan techniczny, że tego pojazdu jest no karygodny, można powiedzieć, nie wiem, jest uszkodzony jakiś tam układ jezdny, układ hamulcowy i tak dalej, no to wiadomo, żebym nie wsiadł w takie auto i nie pojechał nim na drogę publiczną, nawet jeżeli to auto by miało komplet ważnych dokumentów. To z mojej strony tak to wygląda. Czy to, co mówisz ty, to są bardzo częste sytuacje tak naprawdę. Samochody są sprowadzone, nie są opłacone, tu jest wiele papierologii, zarówno dobre samochody, jak i te gorsze, tak? Pamiętam jedną sytuację z Saabem 9.3, on był akurat zarejestrowany w Polsce, wszystko tam się zgadzało, opłaty były ważne, natomiast stan techniczny tego samochodu był taki, że nie odważyłem się wyjechać z komisu. A do dziś pamiętam tę sytuację tylko z jednego względu. Pamiętam, Kinga mi dawała zlecenie wtedy i samochód był już zaliczkowany. Państwo wykupili wtedy nasze oględziny, pojechałem na miejsce już ze świadomością, że oni za ten samochód wpłacili zaliczkę, oni chcą go kupić, a to, że ja tam jadę, to jest tylko taka wisienka na torcie, żeby oni się upewnili, że jest wszystko ok. W samochodzie była rozbita szyba, były mocno porzewiałe tarcze, pamiętam, że była dziura dosyć taka spora w układzie wydechowym. Już na postoju, jak się kręciło kierownicą, było czuć, że ten magiel się bardzo mocno zacina. Musielibyśmy odgrzebać raport, żeby to znaleźć, natomiast no, to jest jedna z takich bardziej ekstremalnych sytuacji, gdzie to stan techniczny nie pozwolił na to, żeby wyjechać na drogę. Mieliśmy też sytuację, pamiętam, te oględziny są gdzieś tutaj chyba na naszym YouTubie albo na naszym TikToku. Pan Remigiusz, którego z tego miejsca bardzo pozdrawiam, sprawdzał Volkswagena w powiedziach Wrocławia chyba. To był Phaeton. I tutaj w raporcie, z tego co pamiętam, ponieważ wszyscy byliśmy w szoku, on po prostu wprost napisał, że auto jest w takim stanie, że jakby sprzedający chciał po prostu zachować swój honor, to powinien nie brać za ten samochód ani jednej złotówki i nie wie, jaki diagnosta podbił to badanie techniczne, które miał samochód. I rzeczywiście w jeździe testowej było napisane, że rzeczoznawca nie wykonał oględzin z powodu obawy o no, swoje życie. O swoje zdrowie i życie. No tak, takie życie, co zrobić. Generalnie to dogrywamy tą część już na sam koniec. Widzimy, że wyszło nam bardzo dużo tego materiału, ponieważ mieliśmy też bardzo dużo pytań od Was. Więc generalnie tylko informacyjnie będziemy ciąć ten materiał na kilka części, więc będziecie mieli kilka części tych naszych pytań, odpowiedzi. Tych wypocin. Zobaczymy? No nie? Jeżeli się podobało, no to będziemy takie akcje dla Was robić. Zachęcamy do zadawania. Filmem możecie zadać. Oczywiście, kolejne pytania, które Was ciekawią. Jeżeli coś nie powiedzieliśmy, coś jest niejasne, jakieś nasunęły Wam się inne pytania, piszcie śmiało komentarze pod filmem, a my zrobimy znowu takie spotkanie, taką akcję i bardzo chętnie odpowiemy na Wasze pytania. Bardzo dziękujemy w takim razie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Na razie, cześć. Cześć. No i finito.